Witam, jesteśmy na stoisku High Tech Nutrition, jest z nami Natalia Gacka. Natalia, powiedz, jak oceniasz tegoroczne targi FIBO tutaj w Essen? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na takich targach jestem po raz pierwszy i jestem pod ogromnym wrażeniem. Targi są przecudne, ogromne, kolosalne, nie da się ich obejść. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo wielu moich idolów, idolek. No właśnie, a powiedz, kto jest takim twoim idolem i chciałaś go zobaczyć i zobaczyłaś? Oj, tak. Oczywiście taką number one jest Oksana Grishina, z którą rozmawiałam, z którą mam zdjęcie. Bardzo się cieszę. Oczywiście Larisa Rice. No właśnie widziałem na stoisku Nutrexa, jest. Tak, wygląda świetnie. Ale zmieniła kolor włosów i na początku jej nie poznałem. Tak. No, zmieniła, ale nadal jest taka, jaka jest. Jest niesamowita. Kogo jeszcze? No oczywiście spotkałam bardzo, bardzo miłą i fajną dziewczynę z Niemiec, Valeria Mirato. Pozdrawiam serdecznie. Także sobie porozmawiałyśmy. Poza tym, no co? No same gwiazdy, można powiedzieć, tak? A teraz pytanie, Natalia, z innej beczki. Powiedz, kiedy startujesz i jakie masz plany? Jakie mam plany? Moim planem jest tegoroczna jesień, a co będzie, zobaczymy. No, planów... Czyli widzę, że high-tech uderza na jesień. Andrzej Kołodziejczyk, przed chwilą z nim rozmawialiśmy, mówił, że jesień. Ty też? Tak, cały team high-techa obali jesień. Jesień jest nasza. Chciałabym bardzo. No jest jeszcze Tomek Pabiniak. Nie ma go tutaj, ale... Tomek teraz już zaczyna walczyć, więc trzymamy za kolegę kciuki. Mam nadzieję, Tomku, że będzie wszystko ok. Liczymy na ciebie. Także pozdrawiamy Tomka tutaj z Essen z FIBO. A tobie życzę powodzenia na jesień. Dziękuję bardzo. Tobie również. Na razie. Pozdrawiam.